Siemaneczki, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Proxy. No i witam was dzisiaj w takim trochę nietypowym odcinku, ponieważ porozmawiamy sobie, jak właśnie dostosować sobie profil Steam, żeby chociażby mieć w tle takie fajne właśnie animowane tła, bądź po prostu tutaj właśnie takie ramki na awatarze. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie skin na ekranie, a jedyne co trzeba zrobić to oczywiście zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, a w komentarzu napisać, czy podoba wam się właśnie ta nowa opcja wprowadzona na Steama. A jaka to jest opcja? To słuchajcie, wchodzicie na swój profil, klikacie tutaj edytuj profil. Macie słuchajcie nowości tutaj wszelakie, bo prócz tego, że został zmieniony tutaj całkowicie design właśnie edycji naszego profilu, to zostały dodane słuchajcie zakładki, takie jak tutaj tło profilu, gdzie możemy sobie właśnie to tło dostosować. Mamy tutaj na przykład, ja sobie już wykupiłem tutaj dwa takie animowane tła. Również jest tutaj słuchajcie mini profil, gdzie po prostu jest to wyświetlane na aplikacji na Steam. Jak ktoś najeżdża po prostu na wasz awatar, to ma właśnie takie animowane tło. Sobie kupiłem właśnie takie. Dodatkowo motyw jest dodany, słuchajcie, taki coś. Domyślnie jest to właśnie domyślny motyw. Ja sobie ustawiłem takie lato, bo myślę, że dosyć fajnie to pasuje do tego tła. Ale dajmy na to, teraz sobie ustawimy ten kosmos, dajmy na to. Zapiszemy to sobie. Wyróżnione odznaki, tutaj nic się nie zmieniło. Wyróżniona gablotka też się tutaj nic nie zmieniło. Ale mamy dodane również tutaj takie coś jak sklep punktów Steam, gdzie po prostu klikamy to sobie. I to jest właśnie sposób na zdobycie tych właśnie wszelakich animowanych właśnie rzeczy, bo po prostu jest to wprowadzone z okazji właśnie oferty wakacyjnej Steama, gdzie są wszelakie właśnie promocje na gry. Ja osobiście wydałem 150 zł na parę gier i również dostałem właśnie tutaj trochę takich właśnie punktów steamowskich, za które możecie sobie dajmy na to kupić takie właśnie ramki na profil. Również jest tutaj słuchajcie letni złoty profil, co po prostu daje nam taką złotą właśnie ramkę przy naszym awatarze, oraz generalnie nasz profil się zmienia właśnie na złoto. Tutaj również możemy sobie kupić tła animowane, kosztują one po 2000 właśnie punktów. A jak zdobywać słuchajcie punkty, to zaraz wam powiem. Tutaj mamy właśnie zakładkę, to letni złoty profil. Kosztuje to 5000 właśnie tych steamowskich punktów i będzie się to prezentować właśnie tak, więc wygląda to bardzo fajnie według mnie. Ale czy jest sens wydawać 5000 punktów na miesiąc, żeby mieć takie tło? No to nie wiem, to zależy od waszych preferencji, bo zapomniałem wspomnieć, że takie właśnie tło jest tylko i wyłącznie na miesiąc. A dajmy na to, tutaj takie tła animowane, również tutaj te ramki do awatarów, również tutaj awatary są animowane, to jest to po prostu dodane do naszego ekwipunku na stałe. Również mamy tutaj zakładkę z animowanymi naklejkami, które również możemy sobie tutaj kupić. No naklejek jest całkiem sporo i prezentują się one naprawdę przyzwoicie. Taki na przykład kurczak, no. Jakby znajomym wam wysłał takiego kurczak, no to no nie mówcie, żeby wam się uśmiech na buzi nie pojawił. Emotikony również tutaj mamy, które oczywiście możemy sobie zakupić. Teraz wam pokażę, słuchajcie, jak zdobyć punkty. Mam tutaj właśnie taką zakładkę, jak działają punkty. I za każde wydane 5 zł właśnie na Steamie, kupując po prostu jakieś gry, czy na przykład w CS-ie robiąc jakieś openingi, wydając kasę na kluczyki, czy coś takiego, to za każde 5 zł dostajemy właśnie 126 punktów. Również jak robiliście zakupy do jakiegoś tam, do jakiejś tam daty na Steamie, to też te punkty powinniście dostać. Ja tych punktów dostałem bodajże 20 tysięcy i sobie właśnie takie minimalne zakupy zrobiłem, że tak powiem. Więc IMO bardzo fajna opcja właśnie wprowadzana przez Steama. Dodatkowo Steam zapewnia nas, że sklep z punktami zostanie z nami na stałe, więc teraz cały czas będziemy mieli właśnie dostęp do tego sklepu i do zakupu jakichś tutaj właśnie dodatków do naszego profilu na Steam. Pokażę wam na przykład, weźmiemy sobie teraz awatar. Dajmy na to, weźmiemy sobie teraz to niebieskie, zapiszemy sobie. Tło profilu teraz weźmiemy to, to jest tło z Doty, również to jest animowane, możecie zobaczyć, możecie przyjrzeć się, no i klikamy zapisz, wchodzimy teraz na nasz profil i wygląda to teraz, słuchajcie, bardzo fajnie to wszystko do siebie pasuje, więc możemy to dowolnie pod siebie właśnie dostosować. Bardzo mi się również podoba ta niebieska i ta, ale zdecydowałem się póki co kupić sobie właśnie te kulki i ta gwieździsta noc, to jest z Doty, więc bardzo dużo jest tutaj tych grafik, więc możemy wszystko oczywiście pod siebie kupić. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się taki krótki spodobał, możecie napisać, co sądzicie o tej właśnie letniej promocji na Steamie. Dodatkowo wyświetla wam się, słuchajcie, teraz w karcie film, jak zarobić właśnie na skinach z CSGO podczas właśnie tej letniej promocji na Steamie, więc możecie sobie kliknąć, obejrzeć. Ja się z wami żegnam, dajcie znać, czy wam się podobają te zmiany. No i ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona.